Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Mam tutaj Garetta Apexa i za chwileczkę sprawdzimy, jak on sobie radzi z tymi moimi celami na moim trawniczku testowym. Dobra, czułość na maksa, głośność 8, głośność żelaza dam na 2, częstotliwość multi, ale jeszcze sprawdzimy sobie 5, 10, 15, 20 i multi i kanał 5. Dobra, to mamy na 0. Są jeszcze inne tryby z większą lub mniejszą dyskryminacją. Ja bez dyskryminacji będę chodził. 1 grosz, druga RP na 10 cm, 5 groszy, druga RP na 15 cm. Jest 2 kopiejki, 20 cm. No, większa moneta to ładnie już sygnalizuje. Dobra, 5 kopiejek, sreberko na 10 cm. Jest 2 złote na druga RP na 15 cm. Ładnie sygnalizuje. 5 złotych srebro, druga RP 20 cm. Też stałe ID i ładnie sygnalizuje. I guziczek czarski na 15 cm. Również w porządku sygnalizuje. Dobra, tymczasem przejdę do Iron Testu. Tymczasem sobie sprawdzimy, jak sobie radzi Apexik z separacją żelaza. Tymczasem jest ustawiony gwóźdź taki zardzewiały i monetka 20 kopiejek srebrnych w odległości 25 cm. Dobra, zaczynamy. Ładnie, ładnie słychać. Ładnie sobie radzi Apexik. Dobra, zbliżamy na 15. Fajnie sobie radzi. Mam 10 cm. W porządku, zbliżamy teraz już co 2 cm, 8 cm. Ładnie separuje. Dobra, 6 cm. Nadal jest w porządku. 4 cm. Nadal przebija się sreberko. I praktycznie 2 cm, może mniej nawet, centymetr. Jak widzicie, ładnie sygnalizuje sreberku przy gwoździku, nawet przy odległości, nie wiem, centymetr, półtora. Jak widzieliście, tak sobie radził Apex w tym króciutkim teście, nawet przyzwoicie. Kolejny test akurat z terenu nagram dla Was w niedzielę. Pozdrawiam, mówił do wszystkich Grosik. Cześć!